Witam bardzo serdecznie w grze 3D Tic Tac Toe na Commodore C64. Gra prawdopodobnie wydana w 1985 roku przez Green Valley Publishing. Te informacje oczywiście znalazłem jakieś tam w internecie, nie wiem na ile są prawdziwe, ale sądzę, że są prawdziwe. Więc na początku mamy instrukcję, oczywiście w której jest napisane, że trzeba ułożyć swoje pionki, powiedzmy, czy też symbole, cztery w poziomie, w pionie, po skosie, no i również w głąb. Mamy do wyboru cztery takie plansze, czyli poziomy, kolumny i wiersze. 0 to rozpoczyna grę od nowa, R to możemy wycofać, gdy popełnimy błąd, nasze ruchy. Więc wciskam dowolny klawisz. No i tak jak tutaj widzimy, mamy cztery poziomy po cztery. I teraz wybieramy sobie, gdzie chcemy postawić swój symbol. Więc wybiorę 1, 1, 1. To jest dobrze zrobione, że jak się coś wpisze, to automatycznie pojawia się kolejne pytanie, nie trzeba Entera wciskać, także troszeczkę szybciej dzięki temu to wszystko działa. Dobrze, to pójdziemy może spróbujemy 1, 1, 4. W tym miejscu ja mam kółka, komputer ma krzyżyki. No i zobaczymy, kto wygra, chociaż z komputerem jest wygrać bardzo trudno, ale nie jest to niemożliwe. Więc no zobaczymy. Teraz wybiorę 1, 4, 4. No i czy tutaj da się go jakoś załatwić już na tym etapie? Podejrzewam, że może być to trudne. Dobra, tam 1, 3, 2. Komputer ostro myśli. Kombinuje mi po tamtej stronie. Dobra, 1, 3, 1. Nie wiem, tak jakoś coś kombinuję, ale czy coś mi z tego wyjdzie. Tak, już przewidział, co chcę zrobić i od razu zareagował. Więc komputer już tutaj właśnie te dwójki, które ja już próbuję robić, to będzie niwelował, więc dlatego mówię, że nie jest łatwo wygrać z komputerem. Wszystko, co bym nie zrobił, będzie blokowane. Więc może tak zagramy. Tak, on teraz tutaj mi robi konkrety tego typu. No, muszę się tutaj niestety. Poblokować parę rzeczy. Dobra, ale 4, 3, 1, może tak. Tak, co on tu kombinuje? Dobra, on już tutaj kombinuje, że może wygrać, więc ja muszę go tutaj na poziomie trzecim zablokować. 3, 2, 1. Bo już tutaj by miał wygraną. A przy okazji ja muszę też jeszcze sprawdzić, jakie ja mam możliwości.
On tutaj dał w tym miejscu, więc będzie chciał może na pion pójść. Z poziomu czwartego tutaj akurat niczym nie zagrozi. Więc ja może zagram 4, 3, 3. Myśli. Tutaj teraz postawił. Tak, on tutaj coś będzie kombinował, w jakąś pułapkę będzie próbował mnie wciągnąć. Teraz tak, gdzie by tutaj mu troszkę zaszkodzić tematem. Może go zmuszać do ataków. Można by próbować. Dobra, może tutaj pojadę mu dwa, jeden, trzy. Może tu. Zobaczmy, co on wykombinuje teraz. W tym miejscu sobie teraz tutaj postawił. Okej, okay, też muszę mu blokować. Dobra, dam dwa. Tu mam zablokowane. Wszędzie mam poblokowane. Dwa. Trzy, trzy. Tutaj mu wstawię. Oj, trzeba tu mieć teraz wyobraźnię przestrzenną, bo nie będzie łatwo. Tak, tutaj mi zablokował możliwość zadziałania. Tak, bo tutaj już bym miał wygraną, gdybym tam postawił. No dobra, jakoś muszę tutaj spróbuję teraz zagrać 2, 2, 3, 2. Co on zrobił? 4-3-4. Tu w tym miejscu zablokował. Dobra, ale widzę, że atakuje. Więc ja muszę 3-3-4. Tu go muszę zablokować, bo już by wygrał. 3-3-2. Teraz zagrał tu. No, tutaj jeszcze na razie nie ma. Tak, ale ja też już nie bardzo mam jak go zrobić w konia. Nie wiem, czy on gdzieś tutaj nie ma jakiejś kombinacji, która by mnie. Aha, no właśnie tak to trzeba wszystko. Na wszystko zwracać tutaj uwagę, bo nie wiadomo, w którym momencie będzie zaraz koniec ze mną, nie? To jest cwana bestia. Dobra, dam 3, 4, 3. Może tu. Teraz zagrał w tym miejscu. Aha. No tak jak myślałem, będzie cwaniaczył.
więc muszę mu zablokować 2, 4, 1. Tu muszę zablokować 2, 4, 3. W tym miejscu on teraz tutaj postawił. Więc tutaj nie zagraża niczemu to, ale przyblokował chyba moją możliwość, którą ja mógłbym sobie stworzyć. O, dokładnie. Dobra, dam 4, 2, 3. Zobaczmy, co on teraz wymodzi. 3, 2, 3, tutaj. Coś mi się wydaje, że jak już idzie w taki sposób, to może mieć już gdzieś wygraną. Ale nie sądzę. Dobra. 3, 1, 4. Muszę go zablokować. Cztery, cztery, trzy. Teraz tu w tym miejscu poszedł. No to też muszę go blokować, nie? Cały czas, bo to jest oczywiste. 4, 4, 2. Trzy, jeden, dwa. W tym miejscu tutaj załadował. Dobra, to mi jeszcze nie zagraża. To muszę 4, 1, 2 teraz zamknąć. No, dosyć wyrównana walka. 3, 2, 2. No to oczywiste jest, że muszę go tutaj 3, 4, 2 zablokować. Cztery, dwa, dwa. Teraz szukam jakiegoś rozwiązania dla siebie, czy gdzieś mógłbym. Tak, tu mi wszędzie poblokował. Tu mi wszędzie, tu mi zablokował. Tu mam zablokowane, tu mam zablokowane. Tu mam zablokowane. Tu mam zablokowane. No wszędzie poblokowane jest. Skurczygnat. Nie da wygrać, nie da wygrać. Dobra, co ja tutaj jeszcze mogę zrobić? Mogę ewentualnie. Dobra, jeden. Zobaczmy, co teraz wymyślisz, panie kolego. 4, 2, 1. Będzie próbował w tą stronę iść. Ale ja mu tutaj tego nie dam, bo go zablokuję w 2, 2, 2. Dwa, cztery, cztery. No to oczywiste, że muszę go zablokować. W dwa, dwa, cztery. Dwa, dwa, trzy. Tutaj dał. Chyba coś mi się wydaje, że to będzie partia nie do skończenia. Dobra, dam 1, 1, 3. Wygrał. Tu postawił i wygrał. Aha, dobra, widzę już gdzie. Dobra. No tak, załatwił mnie wreszcie. Tak to się właśnie dzieje niestety. Zobaczmy, czy da się wylistować program. No niestety się nie da, więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na
Commodore C64.